Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Widzimy się w grze Portal 2. No i cóż, powiem wam szczerze, jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym ostatnio utknąłem, jak zwał, tak zwał, jako totalny jełop, totalna lama, nie ogar i w ogóle, dopóki mi przerwano odcinka tym, że właścicielka gier, no, chciała je odzyskać. Rozumiecie, o co chodzi. Więc tak, odcinek ostatnio był przerwany, teraz na szczęście udało mi się to już znowu wyłapać moment, w którym mogę nagrać. Więc hura, udało się i na wstępie powiem wam tyle. Jestem idiotą. Oto rozwiązanie naszych problemów. No, a ja oczywiście, tam trzeba wejść, jak tam wejść, muszę znaleźć wejście, chcę. Jak zwykle, coś co jest oczywiste, to nie zauważa jakieś idiotyzmy, nie wiadomo jakie, to zawsze będę szukał. Jakkolwiek byłyby one nie... No nieprawdopodobne, głupie, trudne do osiągnięcia, no cóż. Dobra, hura, udało się, jesteśmy. No. Ta piękna scenka, wprowadzenie i... Da się tam portala? Nie da się. Okej, okay, no takie wprowadzenie trochę, to powiem wam szczerze. Z tego co się orientuję, to po prostu do... No jakby powiedzieć... Martwego już personelu ludzkiego tej placówki. Okej, okay, to spadnę gdzie tu. Nawet nie wiem po co to, żebym zrobił, ale okej, okay, tyle. Da się tam jakoś, tak. Tak, zobaczymy czy cokolwiek osiągnę w ten sposób. Oczywiście później nie pójdę nigdzie, ale brawo, ja przynajmniej znalazłem jakieś prawdopodobnie nieprawidłowe, ale jednak przejście. Okej, okay, czyli tam nie mogę. Do czego to ma mi służyć w sumie? A, okej, okay, dobra, teraz zauważyłem. Oczywiście ślepy jak zwykle. Tam pewnie coś będzie. Dobra. No więc idziemy i... Oczywiście, oczywiście musiałem spaść. Jak to w ogóle zrobić, by... A, dobra, tym razem nie spadłem. Czy jest tutaj jakiekolwiek przejście takie normalne, logiczne? Wiecie o co chodzi? Czy raczej nie? Dobra, nie ma, czyli... Tja. Czy rozwiązanie jest bardzo proste. Trzeba skoczyć tak, żeby wpaść tam, przy okazji trafić pomarańczowy, dobra, pomarańczowy portal tutaj, niebieski tam i spaść w ten sposób, żeby wpadając do pomarańczowego portalu, czy właśnie w sumie właśnie do niebieski, tak, być, dobra, już się plączę, ale wiadomo o co chodzi. Pomarańczowy portal. Spadanie, te sprawy. Chyba pomarańczowe lepiej byłoby gdzieś, gdzieś tutaj. Okej. Okay. Jeszcze trochę poprawiamy. Wiem, że pewnie mam jakiś głupi pomysł, którego nie da się zrealizować, czy coś, ale... Tak. Ja. Teraz spróbujmy może jeszcze raz, tak sensowniej tym razem. Zamiast tam się męczyć z tym, jak zaskoczyć w taki sposób, zróbmy tak, tak. I zobaczymy co teraz wyjdzie. A, oczywiście pewnie to było dobre rozwiązanie i... Po prostu taki idiota, tylko męczyłem ze wszystkim. Brawo! Faktycznie miałem rację. Jestem idiotą. Mm-hmm.
Nie, a inaczej Cili, mówiąc, nasz pan Cave Johnson powiedział, nie robimy już testów DNA na modliszki, bo wyszły jakieś mutanty, które teraz trzeba pozabijać. No. Ale tak, ciekawe sprawy, fajne. I proszę, Cave Johnson, oto i on. Ma tu jakieś... Różne chyba jakieś takie po prostu osiągnięcia, ich nagrody i w ogóle, ale nie przyglądajmy się temu aż za bardzo, wiecie. Mam też inne cele do osiągnięcia i... Serio? Tutaj? Teraz? Oczywiście. Oczywiście, że to miejsce jest do odwiedzenia, tylko że w inny sposób niż ja myślałem. A to po prostu było wręcz... To byłoby wręcz po prostu niemożliwe, gdyby po prostu to nie było do odwiedzenia. Albo gdybym za pierwszym razem już wiedział, jak tutaj wejść. No cóż, takie uroki grania w grę, którą się grało, ale się nic o niej nie pamięta. Tak samo w sumie nie pamiętam, po co ja w ogóle tutaj przylazłem. Nie, przecież pomyślałem szczerze, serio się pytam, po co ja tu jestem? Okej. Dobra. Nie no, jestem naprawdę szczery z wami, ale nie widzę tu żadnego logicznego sensu, żeby cokolwiek tu robić, więc... Dobra. Nie. Też pewnie coś będzie tam, z tym miejscem związane. Ja, tam coś? Nie, oczywiście, że nie. Nie coś. Pewnie znowu będzie kolejny moment, w którym będę musiał myśleć 20 lat nad jakimś rzeczywistym rozwiązaniem. Ale no, taki już mój urok. Nie, dobra, tak teraz serio, czy tam widać cokolwiek sensownego? Pozwólcie, że tego nie skomentuję. Naprawdę. No. Dobra, jesteśmy znowu tutaj. Ostrzeżenie, nie spadaj w szybie wentylacyjnym czy coś, okej. Tutaj jest to rozwalone. Tam jest jakieś przejście. Nie, nie ma. Tam nic. Jakby czegoś znowu brakowało. Niestety. Ale no, na pocieszenie przynajmniej mamy to. Chociaż. Dobra, ślepy byłem. Już to oczywiste było. Co, jak, gdzie, kiedy, że tak to nazwę. Okej. I stąd co teraz? Wiecie, gdybym jeszcze widział cokolwiek sensownego, to może bym coś zrobił, ale no. Oczywiście, nie widzę niczego, co by mogło pomóc z rozwiązaniem mojego problemu. Nic co. Mogę powrócić tutaj, mogę iść tam, ale... Co mi to daje? Poza tym, że po prostu daje mi pewnie... jedną wielkie zlamienie, którego nie ogarniam. Nic takiego, chyba że tutaj coś znajdę... Nie. Poza hałasami i z otoczenia, to chyba nic naprawdę takiego tam nie ma. Okej, tam jest jakiś... Bleja antylaserowa, czy coś? Nie wiem. Może dałoby się skoczyć tam, tak i tam wystrzelić, ale... To jest czysta abstrakcja.
Oj, niestety, w tym momencie już nie powiem, że to jest czysta abstrakcja. Jak to zobaczyłem. Biała farba w takich miejscach nigdy nie zwiastuje niczego dobrego, teraz tym bardziej. Nie ma szans tam doskoczyć. Niestety. Czyli trzeba wymyślić coś innego. Jeśli już naprawdę mam skakać. A, wróciłem tutaj, dobra. Na szczęście to akurat żaden problem. Chociaż chyba wiem, co trzeba byłoby zrobić. Nie będzie to łatwe, ale może. Nie wiem, pewnie teraz tylko spadnę się w kurze. No, bo to było bardziej oczywiste, niż bym mógł myśleć. A teraz zepsułem, dobra. Ale przynajmniej na plus mogę wam powiedzieć, że już mam pomysł, co zrobić. I że jestem idiotą. Ale to drugie to pewnie już wszyscy wiedzą po tym, jak nie umiem w tego portola. Więc dobra, jeszcze raz. Niebieski tam, bo czemu by nie? Kolory nie mają w sumie znaczenia. Ta winda jest tutaj. I ostrzeżenie, prosimy nie spadać do szybu tego windowego. No to było najlepsze, co mogło mi spotkać po prostu. Tylko, że ja oczywiście bym za głupi, żeby to zrozumieć. I lecimy! Oczywiście. Oczywiście. Jakieś stare maszyny. Przynajmniej wydaje mi się być stare, chociaż ja się na maszynach nie znam, więc może to jest coś nawet współczesnego. Kontrola ciśnienia żelu. Był pewnie na zero, a ja coś uruchomiłem, nawet nie będąc świadomy to, że... No, świadomy tego, że to uruchamiam. Dobra. Ale mniejsza tutaj coś... Coś gdzieś, jakoś. Nie, ciemno tu i niczego nie ma. Poza hałasem od... jakichś maszyn. Ej, no cóż. Tak. Dobra. Więc mam kolejne drzwi, mam nadzieję, że się otworzą. Oczywiście, że nie wiem, co mam zrobić. Skoro drzwi się nie otwierają. Może to znaczy tylko jedną rzecz. Pierwszy portal. Który tutaj nie wiem, po co miałby być. Po drugie, może mam wrócić, czy coś? Nie wiem. Jak takie myśli, to może naprawdę po prostu chodziło o to życie, żebym tutaj się wykatapultował, uruchomił te pompy i wrócił. W najgorszym wypadku wpadniemy do wody po raz kolejny, żeby zginąć. Ale no. Zobaczymy, jak to teraz wyniknie. Tylko to zmienia. Wiecie, no. Jesteśmy nadal tutaj. Uruchomiłem te pompy, ale. No, nadal to za dużo mi nie daje. Więc co, pewnie po prostu ponownie zlamiłem i nie mam pomysłu, co ze sobą zrobić. Chociaż, dobra. Najłatwiej to mogę wiedzieć w ten sposób. Muszę zobaczyć miejsce, do którego da się portalem strzelić. Okej, to było prostsze niż myślałem. Ale oczywiście, ja nie potrafię się wymyślić. Rura pełna piłtu. I co my stąd możemy osiągnąć? Ładne widoki, tylko nic poza tym raczej nie ma. A, dobra, to sprytne. Okej. Dobra, dobra, to tutaj po prostu winda była, tylko że... Z trybem wyłączenia portalów, tylko starym trybem wyłączenia portalów, wiesz, takim... Nie aż tak wyrafinowanym z wyglądu jak kiedyś. Dobra. To udało się, zaliczyć mi ten... piekielnie trudny poziom. Nie wiem, że to trudno nie było, tylko
Tylko ja jestem za głupi na to, żeby w to grać. No i jedziemy znowu gdzieś, nie wiadomo gdzie, do tych zapomnianych otchłani. Ojej, oślepiające światło. A. Czyli Repulsion Gel. Aha. To powiem, że tutaj tam przeczytam, bo dokładnie to tyle ciekawie, że no. A więc gel repulsyjny był pierwszą próbą Aperture do stworzenia substytutu dietetycznego puddingu? Okej. Tam tak, to ogólnie było właśnie pierwsze próba ich stworzenia alternatywy dietetycznych puddingów. I to jest prawda, i ogólnie żel jest słodszy, delikatnie mniej toksyczną formą. Aha. Jest zamierzony takie po prostu różnych rzeczy związanych z tym, że lepiej tego nie jeść, bo to jest toksyczne i tak dalej. Dobra, mniejsza. Boing. Widzicie, takie coś fajnego. A, dobra, więc trzeba zrobić pewnie tutaj. Aha. Aha, kontrol pozwala przestać się odbijać. Dobra. Fajne. Ja się mówię, że jeszcze coś tutaj trzeba będzie ogólnie zrobić, ale nie wiem co. Aha, dobra, już widzę. Z im wyższego miejsca się oczywiście skacze, tym wyżej się odbija. Patrzcie, stary model kubki, tej kubki, tak, companion cube, czyli kostki towarzyszącej. Fajnie tak patrzeć, wiecie, na przeszłość firmy. Widzę, że Cave Johnson to jest ciekawy osobnik. Żeby nie mówić więcej, i co teraz? Znowu nie wiem, co zrobić ze sobą. Chyba, że tutaj? Tak, tu... Nie, ten... Stąd wylazłem. Okej, tam mam jakiś teleport, tylko... Takie miejsce, gdzie wiecie, zaczepić jakiś teleport tutaj teraz dla mnie. A. Dobra, jednak nie było aż takie trudno. To jest tak, tutaj? Nie. Nie jestem pewien. Czy tam... To chyba ten... Tu właśnie była pewna droga tam, gdzie byłem przed chwilą. To i tak... da się tutaj coś znaleźć fajnego? Nie, ale widzicie, to są naprawdę stare mechanizmy jeszcze. Telefony takie... tarczowe. Właśnie do pisania. No rzeczy, których... które można powiedzieć, że obecnie się już nie używa w ogóle. Teraz to są zabytki. Po prostu mało kto w ogóle ogarnie cokolwiek. Now, maybe you don't have any tumors. Well, don't worry. If you sat on a folding chair in the lobby and weren't wearing lead underpants, we took care of that too. Aha. Dobra. Tam mamy jakąś platformę, która też się porusza na starych regułach. Tutaj mamy odbijalnię. No, przestań mówić o tym, żebym trzymał kontrolę do nieodbijania się. Przecież jestem tego świadom. Tylko... co ja tu mam zrobić? Okej. Okay.
Dobra. Nie wiem, czy to był... Tak, to chyba był dobry ruch, dobra. Więc brawo, jednak potrafię w myślenie czasami. Niebieskie, tak. I teraz najważniejsza sprawa. Muszę tylko wyskoczyć wyżej, a to nie jest problem, bo jak dobrze zauważyliście, tym razem nie byłem ślepiej, zauważyłem, co trzeba zauważyć od razu. Więc jej, patrzcie, dwójka. Żeby to były stare schematy, te chyba stare schematy Aperture. No wiecie co, tak beze mnie tego... kostką gruta? Ej, co to w ogóle powoduje? A, można się jeszcze wyżej. Albo mogę... tutaj zobaczyć, co się dzieje. A, nie, dobra, to jest tylko taka zabójcza dziura, żeby wkurzać graczy i ich ubijać. Dobra. Niebieski. Pomarańczowy. I teraz trzeba się odbić na tyle dobrze, żeby trafić do pomarańczowego. Albo nie, mam lepszy pomysł. Tam pomarańczowy tutaj będzie szybciej, niż gdybym tam się męczył. I dobra, i teraz kilka dobrych skoków. I powinniśmy być na miejscu. Szkoda tylko, że no, już trochę problem mam z utrzymaniem momentu. Tak. Sporo mam problemów z utrzymaniem momentu. Jeśli nie skoczę z momentem dobrym na żel. Ale okej, to pozwala mi nauczyć się nowych rzeczy. Ciekawe. Ciekawe, ale jej udało się, zaliczyliśmy egzamin żelowy. Czy co? Ciężko mi to jakoś konkretnie nazwać. Tak. Ale i tak jej udało się. Przynajmniej tyle dobrego. I czyżby leciał achievement? W sumie nawet nie jestem pewien. Nie, nie wleciał żaden achievement. Wydawało mi się. A i teraz tak nie widzicie achievementów, ale mówię dlatego, że no, może grę na online i milion innych komunikatów by wyskakiwało. Because that's not part of the test. That's asbestos. Good news is the lab boys say the symptoms of asbestos poisoning show a median latency of 44.6 years. So if you're 30 or older, you're laughing. Worst case scenario, you miss out on a few rounds of Canasta. Plus, you forfeited the cause of science by 3 centuries. I punch those numbers into my calculator, it makes a happy face. Aha. Okej, dobra. Czyli muszę tutaj wyskoczyć i co teraz? Portal? Czyżby? Chyba, że zrobiłem błąd, nie powinienem zaskoczyć. A nie, dobra, dobra, to nie jest takie trudne. Po prostu parkour po rozwalonych elementach. Dobra, 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 spokojnie. Dobra, tylko teraz ostatnia sprawa. Po co to wszystko? Patrzcie, no jesteśmy tu, mamy kilka miejsc na portale, ale co to nam da? Szczerze, że skoszę tutaj, to... nic, po prostu wiecie, nic to nie zmieni. No to tak mówię dosłownie, no... nie sądzę, żeby był jakikolwiek sens tych portali teraz. Chyba, że czegoś jeszcze nie widzę, co jest bardzo możliwe. Nie, nie, dobra. Co, nawet jeśli czegoś nie widzę, to nie wiem, co by to miało być, chyba że tam coś jeszcze wyżej jest. Nie. Chociaż mam jedną teorię, co może trzeba byłoby zrobić. Na bazie tego coś zobaczyć tam wyżej, nie wiem. Nie, dobra, też niestety na kuskach da się wypaść. Musiałem wiedzieć, że to będzie taki jakiś... Dobra, zauważyłem to.
I całe szczęście, bo inaczej bym pewnie tutaj wiecznie siedział w... Co teraz? Tam? Nie jest to może najsensowniejsze, żeby na podłogę akurat. Ale innej alternatywy w sumie nie, nie zauważyłem, więc okej. Jak widzicie, gościu jest co najmniej dziwny. I co tu mamy? Okej, czyli tutaj glut teraz będzie się wylewał. I pewnie to nie jest najlepsze dla nas. Zobaczymy, czy coś się stanie, jeśli dostaniemy tego za dużo. Nie, z tego co widzę niestety. Mimo tego, że mówili, że to jest groźne, to nie ma żadnego wpływu na rozgrywkę. Ale teraz mogę wam pokazać ciekawostkę, bardzo fajną. Patrzcie, to da. Możemy też tak ładnie rozsmarować sobie żel. Da, nie wiem po co to robię, ale da, można. Dobra, teraz żel do niebieskiego czy pomarańczowy tutaj. I widzicie, takie piękne sposoby rozwiązywania zagadek. Widzę, że tam coś też jest takiego, więc może warto byłoby o tym pomyśleć. Tylko nie wiem po co. Dobra, tu mamy koniec taki całkowity. Więc teraz tak, glut tutaj, teraz tam. Portal niebieski zabieramy. Dobra, teraz portal niebieski tu, na wszelki wielki. A nie, źle, pomarańczowy powinien zabrać, dobra. Dobra. Zabieramy niebieski na bok, niech chlapnie. I dobra, pomarańczowy tam. W sumie mógłbym chyba wszystko pokolorować tym żelem, tylko czy jest tego w tym jakiś sens? Logika. Dobra. Mniejsza. O, widzę, że trzeba zrobić. Dobra, niebieski tutaj. Standardowa metoda. Nauczona już w portalu jedynce. Kapatum. Syra. Okej, metoda fajna, tylko wiecie, czego tu zabrakowało? Bo ja wam powiem, czego zabrakło. Żelu. Gadam może głupoty i w ogóle, ale tak. Brakowało tam tylko i wyłącznie warstwy żelu. O ile on może przechodzić przez to wszystko. Tak, może. I widzicie, w ten sposób zrobiliśmy sobie jeszcze lepszą kapatulce. Dobra. Tak. Na szczęście mnie akurat dawanie wapnia do mózgu ominęło. Bo tak jakby jestem tutaj. Nawet nie wiem ile lat potem, jak były te pierwsze testy i w ogóle. Sporo czasu minęło prawdopodobnie od tego czasu. To tak chyba pomyślane, wyszło ładne. No, rozumiecie, o co mi chodzi. W ogóle, więc tak. Dobra. Now, if you're part of control group Kepler-7, we implanted a tiny microchip about the size of a postcard into your skull. Most likely you've forgotten it's even there. But if it starts vibrating and beeping during this next test, let us know. Because that means it's about to hit 500 degrees, so we're gonna need to go ahead and get that out of you pretty fast. Yeah. Okay. No, to mamy odbijający się głód, który spada ciągle w jedno miejsce. Dobra. I mamy wodę, która go blokuje. Ciekawe. Okej, pomarańczowy. Dobra. Wysmarujmy wszystko w glucie, by najlepiej. Jeśli tylko dodamy glut i będzie fajnie. Dobra. I jak tam ogólnie? Cała podłoga już w glucie mniej więcej.
Tylko co nam to da? Zatem oczywiście, że no, to nas uczy o tym, jak się odbijać. Inne takie sprawy, ale... Woda na pewno służy do zmazywania, jakby to tylko... Co nam to teraz da? A, dobra, chyba już wiem, co trzeba zrobić. A, okej, dobra. Ciekawe. Ciekawe. Ciekawą sprawę wygenerowałem. Spadam kilkukrotnie, potem się odbijam i wracam tu. Nie, tak serio powiem wam szczerze, nawet nie mam pomysłu, co ja powinienem tutaj zrobić w tym momencie. Rozumiem, że widzę gluta, widzę jakieś inne rzeczy, ale... No, po coś jest tutaj na pewno to. O, zepsułem prawdopodobnie. Ale tak, jak jesteśmy na tym, to może się skupmy bardziej. To wystrzeli gluta prosto na wodę. Nie, może tu chodzi o jakąś reakcję, która jest po prostu, jeśli glut się zetknie z wodą bezpośrednio od razu. Nie, raczej to nie o to chodzi. Ale ta woda tutaj też musi być z jakiegoś powodu. Nie, niestety. Aha, dobra, mam jeden pomysł, jak to można zrobić, spróbować. Pewnie nie zadziała, ale... Dobra. Pierwsze, żeby to zadziałało, to trzeba polecieć tędy jakoś bardziej. Nie, bo to momentum stracę za szybko. No i wiecie co, no... Chwila, to... A, tu jest przycisk! Dobra, sobie widzę to. Wtedy nawet nie zauważył, że przycisk tu jest. Dobra, wiecie co, no to jest, naprawdę jestem głupi. Ja, to było oczywiste. Ślepota. Ślepota, nic zresztą sobie. Okej. Dobra. Dobra, mniejsza to. Nie wiem, czy powinien tu być, ale... Okej. Może powinienem, nie wiem, tam u góry zostawić... I teraz tak, coś? Nie, wiecie co mi się wydaje, że to jest tylko takie... Po części śmieszkowanie, po części nie śmieszkowanie, ale... Dobra, jestem idiotą. Znowu. Znowu jestem idiotą. Chyba niebieski... Niebieski tutaj, no tak. A to teraz pomarańczowy tam. Niebieski tak. Jej, no to jest przecież łatwe. Tylko ja nie umiem myśleć, jak zwykle. No ja pewnie, że większość z was do tego przywykła. I nie, swoją drogą, mam już dosyć długi czas odcinkowy zrobiony, więc... Coś mi mówi, że lada moment po prostu będzie... no ale lada moment trzeba będzie zakończyć. Dobra, chyba już więc co tutaj jest najistotniejsze.
Da. Dobra. Dobra. Dobra, dobra. Może jakoś się to uda. Musimy tylko zamazać co się da. Liczyć na jakiś łód szczęścia czy coś. Tak, prawdopodobnie. Dobra, teraz tam. Okej, trochę tutaj. I tam jeszcze dalej. Dobra, teraz tak. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Oj, i zepsułem, bo nie mam już momentu. Ale okej. Może jest jeszcze dla mnie nadzieja. Nie. Muszę powrócić tam. Niebieskie tutaj, pomyślcie, bo tutaj. I dobra. Na szczęście to nie jest, wiecie, jakieś takie wielkie zepsucie sprawy czy coś. Chciałem, żeby się od początku ukierunkowany, że chcę tam lecieć. To trochę już komplikuje sprawę. Ewentualnie, dobra, jestem idiotą. Tak. Wybaczcie mi, będę to powtarzał non-stop, ale ja jestem po prostu idiotą. Nie myślę i takie inne sprawy. Okej, tylko co mi to daje? Że się odbiję tam z powrotem. Aha, dobra. Już rozumiem. Nie miało tam być tej mazi. Chyba no. Wygląda to, że tak, że nie miało być tam mazi. Już zepsułem. Ta, marzy tu nie miało być, więc prawdopodobnie zepsułem. Podam do jakiejś zielonej mazi toksycznej, czy co to tam jest. Tym razem wiem, co trzeba mniej więcej chyba zrobić. No, podkreślam mniej więcej, bo nie jestem pewien. Chyba tam nie ma po co, chyba. To pomarańczowe mogę strzelić. I dobra. Dobra. Okej, zaraz to będzie zrobione. I jeszcze niebieski, tak, trochę tutaj, żeby było zrobione. I żebym ten sam błąd co ostatnio. Chciałem pomarańczowy tam dać. No niestety. Dobra, pomarańczowy. Tutaj niebieski tam. Dobra. Tak, to nic nie zmieni raczej. W szczególności teraz. Ale wiecie co, może. Może mi to tak jakoś sobie poradził. Nie chciałbym powiedzieć, wiem, wiecie wam, że nie. Bo szczerze to nie wiem. Może jest jakaś tam szansa na to. Dobra. Udało mi się przynajmniej tyle zrobić póki co. Ale akurat widać, że niestety to jest tak wysoko, że raczej taki podskok. No, nie ma nawet szans. Nie, tutaj trzeba wymyślić coś znacznie lepszego. Wiecie co najgorsze jest to, że w sumie z chęcią bym to dokończył, ale
No czas antenowy nam się kończy. Dosłownie 40 minut. Więc ja tak w połowie zagadki niestety. No ale no wybaczcie, jestem po prostu zmuszony wam tak prawdopodobnie zostawić. I no, jeśli wymyślę jakąś solucję czy cokolwiek, to postaram się pochwalić, może to rozwiąże jakoś lepiej, lepiej, gorzej, cokolwiek, rozumiecie o co chodzi. A póki co to już będzie tyle. No i trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku, który miejmy nadzieję będzie mniej lamisty, no i trzymajcie się. Hej, hej.